Dzień dobry kochani, witam się z wami dzisiaj z takiej perspektywy. Słuchajcie, jutro mamy 11 listopada, mamy święto, mamy wolne. Dzieci mają wolne w szkołach. Powiem wam, że zastanawiałam się, czy w ogóle tego hola zakupowego dzisiaj nagrywać. Trochę się w tym tygodniu nagromadziło różnych rzeczy. I powiem wam, że dało mi wiele rzeczy do myślenia, czy ja w ogóle chcę te hole nagrywać. Ale dobrze. Skoro już tutaj jestem, to znaczy, że hol jest i że hol się po prostu pojawi. I słuchajcie, zakupy mamy jak zwykle co tydzień na cały tydzień. Zakupy są robione pod śniadania, obiady, śniadania do szkoły, jak i również mamy również już słodycze i przekąski różnego typu. Także dobrze, zaczniemy może od mleka. Mamy 3 sztuki. Mamy 2 opakowania jajek, bo będę robiła i racuchy, i naleśniki, i jajecznica pewnie w niedzielę będzie, więc na pewno się przyda. Mamy też chlebek ziarnisty. Mamy cebulę i tam mamy 3 kilo ziemniaków już włożone. Mamy włożony makaron duży, mandarynki, te siatkowane w tym tygodniu były wszystkie rozciapane i moim zdaniem nie warto było ich brać, były takie malutkie i to skórkę miały też cienką, więc wzięłam te na luz. Mamy tutaj też szynkę z wędzarni, zupki do pracy, te na kubek. Tu mamy kolejne 2. W tygodniu będzie zapiekanka, w sumie to chyba jutro, zapiekanka z makaronem, z warzywami i z mielonym, więc wzięłam 2 winę. Mamy 2 razy mięso z łopatki mielone, bo właśnie będzie to zapiekanki. Tutaj mamy Oreo do pracy i do szkoły i 64% klasyczna gorzka czekolada. Mamy też wino grono. Było w jakiejś tam okazyjnej cenie, więc wzięłam. Nie pamiętam cen. Mamy raz, mamy 2. 2 sery żółte gołdy. Do pomidorowej wzięłam 2 sztywne. Wleciały też szczoteczki. Wleciał 1 jogurt. 1 śmietana taka i 2 taka. Mamy też moją ulubioną pasztetową, 1, serek wiejski, a ten serek, co ja kupiłam w zeszłym tygodniu, on w ogóle nie był grudkowy, on był taki puszysty, taki, ja wam pokażę, który. W zeszłym tygodniu był ten twarożek, ja go kupowałam, ale wróciłam do tych, bo ten jest taki całkowicie puszysty. On w ogóle zaraz nie ma grudek, więc w tym tygodniu wleciał ten. No i sałatka, bo będziemy mieli 2 danie, do której przydałaby się sałatka, więc mamy sałatkę. A jak zjemy sałatkę, to będziemy mieli też słoik. Widzieliście, jakie są ceny słoików, prawda? Dobra, mamy też piersi z kurczaka, będą na 2 obiady. Teraz wam się tutaj wyświetli mój jadłospis na cały tydzień. I planuję zrobić piersi z kurczaka ze szpinakiem, z makaronem, z dużą ilością czosnku. Do tego zamierzam zrobić też rolatki zawijane z serem i szynką. Kupiłam tortille, bo będziemy robić również tortille, grossa, śledzie, na które miałam ochotę, boczek, który zużyjemy na pewno do jajecznicy. Jak co tydzień wlatuje ta sama kiełbasa. Mamy też te ciasteczka, gdzie są jeszcze 1, bo mamy ich 2 opakowania. Cukier, co prawda kilogram kupiliśmy wczoraj, ale mówię, będę robiła racuchy i w ogóle mi to się przyda. Makaron do szpinaku. Ciastka kupiliśmy takie. I tutaj mamy ogonóweczkę. Ja nigdy nie widziałam, żeby ogonówka była w takich kawałkach, więc okej, wzięliśmy moją ulubioną
skrzynkę szwarcwaldzką i boczek. Także dobra. Mamy też właśnie ziemniaki, które już włożyłam. I w tym momencie możecie słyszeć, jak chodzi piekarnik, bo za chwilę będę wstawiała zapiekanki. Tak. Nie mogę, słuchajcie, nie mogę, bo się normalnie uduszę. Słuchajcie, jeżeli komuś nie odpowiada to, co my jemy, co ja gotuję, co ja pokazuję, niech nie wchodzi w te hole, niech nie komentuje. Bo to w sumie to wygląda tak, jakbyście poszli do koleżanki do domu, ona wam mówi, co wy jecie, a wy wyskakujecie na nią, że ona truje ludzi, ona truje rodzinę. No litości, no Matko Boska, nie każdy ma dietę keto, nie każdy ma dietę wege, nie każdy jest wegetarianinem i tak dalej, i tak dalej. Ja wszystko rozumiem, ale jeżeli komuś się naprawdę nie podoba to, co ja pokazuję, to co ja robię, nie musi mnie oglądać. Nie musi mi komentować i nie musi mi dawać takich złotych rad typu: Hej, chciałabym was prosić, że jeżeli jesteście, oglądacie, będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie komentować, ale jeżeli komuś się nie podoba i zamierza mi napisać, że ja truję rodzinę, że to nie jest jedzenie, że to są w ogóle jedne wielkie śmieci, że to jest jedzenie śmieciowe, to ja ci bardzo serdecznie dziękuję. Nie musisz komentować, nie musisz oglądać, możesz wyjść. Ja cię naprawdę nie zmuszam. Ja pokazuję to, co robię na obiady, jakie robimy zakupy i jak u nas wygląda codzienność, więc ja teraz nie zmienię wszystkiego, żeby dogodzić każdemu, bo się nie da. To po pierwsze, po drugie, ja nie jestem z tych osób, która będzie robiła wszystko pod czyjś dyktando, bo komuś się coś nie podoba, nie podobać się nie ogląda i ja tak robię. Jak mi coś nie odpowiada, ja po prostu takich rzeczy nie oglądam. Proste. Okej, zakładając kanał, liczyłam się z tym, że będą komentarze, bo zaraz pewnie będzie lawina komentarzy, że powinna być na to przygotowana i w ogóle, ale ludzie, trzeba mieć jakieś stopy i opamiętania i zahamowania. Przyznam się z ręką na sercu, że zablokowałam 3 osoby i usunęłam 4 komentarze. Jeszcze zostawiłam, ale jeżeli dalej tak będzie, jeżeli... Inaczej, wytłumaczmy sobie coś. Ja wiem, że jest dużo osób, która mnie wspiera, która mnie ogląda, która mi kibicuje, ale ja nie chcę, żeby te osoby, którym się coś nie podoba, wprowadzały zamęt. Więc takie osoby będą po prostu usuwane, a w ostateczności komentarze będą po prostu blokowane. Najzwyczajniej w świecie będą blokowane i nie będzie możliwości komentowania filmów, a to chyba nie o to chodzi. Mamy między sobą relacje, a to nie o to chodzi, żeby jeden drugiemu po prostu dogryzał, tak? No litości, ja was proszę. Nie podoba się, nie oglądaj. Tak jak mówiłam, ja się długo zastanawiałam, czy w ogóle ten film się pojawi. Dlatego też nie nagrywałam vloga z całego dnia, bo ogólnie zamysł był taki, że ja nie będę dodawać tego filmu. No ale jestem, nagrywam, tak? I zobaczymy, jak to dalej wszystko będzie. A póki co, zapraszam. Możemy lecieć dalej. Wleciał też sok i wleciały też 2 Coca-Cole. Za oknem mamy już ciemno, normalnie jest 5:30, moment. Za 26 i powiem wam, że normalnie czuć już taką pełną jesień. Mamy też na wagę grześki, skończył nam się olej, więc wzięliśmy olej, jakąś przestrzeń. Mamy masełko, mamy też mąkę, bo będą i naleśniki, i racuchy, także żeby mi nie brakło. Dla Szymka do szkoły mamy ala knopersy. Naszym pupilom wzięliśmy takie ciasteczka. Już kładę je na miejsce. Mamy też drugi serek. Coś mi tutaj przejaśnia. Moment. O, tak będzie chyba dużo lepiej. Mamy też twarożek. Mamy warzywa na patelnię po hiszpańsku. No i wleciała też kawałek kilo 200 karkówki, bo właśnie potrzebuje do grosa i zostanie też pewnie to jakiś sosik można zrobić. Mamy raz, mamy dwa, mamy 3 chlebki, to wleci do zamrażalnika. Schab wędzony
na wiśniowo. Tyrolska ulubiona Szymona. Mamy też twaróg, pół kilo. Pół kilo, zgadza się. Mamy też taką roladę z mozzarellą i suszonymi pomidorami. Taka. Mamy też hamburgery. Jeden koncenter, bo mam jeszcze pół. To będzie jogurt do polania na naleśniki, które będą z twarogiem. Wzięłam też kostki rosołowe. Mamy też sałatę lodową, taką największą się starałam wybrać, bo zużyję ją na pewno do gyrosa. Mamy drugą pasztetową. Mamy też Szymona ulubioną polędwicę z warzywami. Wleciała zupka chińska, bo ja czasem lubię sobie zjeść, więc mamy. I wleciały też dwie przyprawy z kurczaka. I jeżeli chodzi o totalne śmieciowe jedzenie, mamy tak, zapiekankę numer 1, którą zaraz w ogóle wstawimy, bo już się piekarnik grzeje. Mamy zapiekankę numer 2, zapiekankę numer 3, zapiekankę numer 4. Ponadto, żeby nie było, że to jest mało, wzięłam jedną czosnkową i wzięłam drugą czosnkową bagietkę. Wleciały też uda z kurczaka, bo będę robić pomidorówkę. Kostka smalcu do smażenia. I do tamtych ciastek dobraliśmy jeszcze sobie takie. No i nie ma zabawy bez papieru toaletowego. Także dobra, ta strona jest załatwiona. Lecimy dalej. Mamy jedną wodę muszyniankę. Dla równowagi mamy drugą kolę. Papier ręcznikowy, który mi się skończył dzisiaj. Mamy banany. Jogurt raz, jogurt dwa, serek trzy. I żeby było mało, bo ja przecież truję nie tylko siebie, rodzinę, ale i psy, no to psy mają też w tym tygodniu taką karmę. Mamy też chleb tostowy. Mamy dwa ogórki i pomidory. Mamy krakowską i drugie opakowanie ciastek. I mamy dwa szpinaki do tego makaronu ze szpinakiem. To jest akurat rozdrobniony. Nie mogłam w liściach znaleźć tam na lodówkach takiego normalnego. Także kochani, tak, jeżeli naprawdę jesteście, fajnie komentujcie i oglądajcie. Jeżeli komuś naprawdę nie odpowiada to, co ja pokazuję, co ja gotuję, a myślę, że gotuję jak 3/4 Polaków, normalną polską kuchnię, no to okej, ale jeżeli naprawdę ktoś ma problem z tym, no to niech nie komentuje. Po co to komu? Po co komu to jest potrzebne? Jeżeli myślisz, że skomentujesz mi, że ja jem jajka, jem kurczaka, coś tam, a jeszcze w ogóle z marketu, to już jest w ogóle hit. Jak ty możesz iść z marketu u mięso? To co, nagle myślisz, że... Albo to samo się tyczy w ogóle wędlin, że kupuję paczkowane, że to jest sam plastik, śmieciowy i tak dalej. Lepiej kupować na przykład w supermarkecie, gdzie mięso jest stare, jest myte i myślimy, że jest świeże? Nie zawsze tak to wygląda, to jest raz. A dwa, ja mówię tutaj w tym momencie o wędlinie w plasterkach, gdzie plasterkują wędlinę i nie jesteś w stanie dojść do tego. Dopiero przechodzisz do domu i następnego dnia wędlina jest obślizgła, także nie raz, nie dwa, nie trzy idzie się sparzyć. I jak ja mogę jeść taką wędlinę? No mogę, no słuchajcie, jem ja i reszta ileś tam set domów, tysięcy też. Także słuchajcie, wszystko jest dla ludzi, ja wiem, że są lepsze produkty, gorsze produkty, ale żebym była taką samowystarczalna, to powinnam mieć kury, krowę, własną wędzarnię, żeby nie było. No świnki też by się w sumie przydały, no bo to mięso skądś trzeba brać. Ogródek, żeby mieć warzywa. Słuchajcie, no nie popadajmy w paranoję i ze skrajności w skrajność, bo to nie jest dobre po prostu. Także takie przemyślenia na dzień dzisiejszy. Wielu osobom się ten film na pewno nie spodoba i inaczej film jak film może, ale to co ja powiedziałam. Ale powiedziałam, że to leżało mi na wątrobie i męczyło mnie od 2 dni.
Także naprawdę, apel jest taki. Apel, halo. Nie chcesz, nie oglądaj i nie komentuj, bo naprawdę dojdzie do takiego czegoś, że będę nagrywać i no nie chcemy, tak, wyłączania komentarzy, bo chcemy rozmawiać, chcemy mieć kontakt. Także naprawdę. Słuchajcie, kochani, to będzie wszystko w tym filmie. Ja już sadzam zapiekanki do piekarnika i będziemy wcinać. Przelecę, przemyję, wyczyszczę lodówkę i pochowam wszystko, żeby wszystko miało swoje miejsce, grało i buczało i było tak, jak być powinno. A Wam życzę mimo wszystko długiego, miłego i spokojnego weekendu i takiego naprawdę wyciszenia i czasu bez stresu. Naprawdę. To wszystko ode mnie dla Was. Ja się z Wami żegnam. Buziaki, kochani. Pa, pa.